Michał Karnowski, witam w przeglądzie wydarzeń miesiąca. Moim gościem jest Piotr Skwieciński, zastępca redaktora naczelnego Tygodnika w sieci. Dzień dobry. Witam. Smutny koniec miesiąca, zamachy w Brukseli. Tak trochę niestety spodziewane, można powiedzieć, bo Bruksela od jakiegoś czasu już była w takim trochę stanie wyjątkowym. Byłem tam ostatnio i widziałem wojsko na ulicach, dosłownie na każdym skrzyżowaniu. I to nie tam, że jeden patrol, ale ciężarówki z żołnierzami, transportery opancerzone. Nie udało się jednak uniknąć tego zamachu. Czy to może zmienić wreszcie podejście elit unijnych, unijnej biurokracji do kwestii imigracji islamskiej? Bo na razie mamy do czynienia z sytuacją, w której neguje się w ogóle związek terroryzmu z tą imigracją. Znaczy mówi się, że getta też nie mają z tym nic wspólnego. No, może jest teraz jakaś próba korekty, ale czy to znowu zagadają, zakrzyczą, czy jakaś korekta może nastąpić? Znaczy, ja jestem tutaj takim umiarkowanym optymistą. To znaczy, mi się wydaje, ja to wielokrotnie podkreślałem, że społeczeństwa zachodnioeuropejskie wbrew pewnym pozorom to nie składają się z samobójców, prawda? To znaczy, że zdrowy rozsądek tam występuje, istnieje. On jest oczywiście przytłumiony przez tę propagandę medialną, przez ideologię elit, które z różnych powodów przez bardzo długi czas bardzo stanowczo stawiały na tę imigrację, na roztapianie kultur narodowych. Z różnych powodów tak czyniły. Już nie ma tutaj może miejsca na to, żeby mówić z jakich, ale tak czyniły. To był ten projekt Unii. To był ten projekt, tak. Natomiast no, w tej chwili, że tak powiem, fakty coraz bardziej pokazują, że to się wszystko razem nie wychodzi. Te słynne łzy pani minister europejskiej, pani minister spraw zagranicznych, no, mają również i ten aspekt, to pokazują. To znaczy, że oni, to nie tylko jest tak, że ona była wzruszona, że ludzie zginęli, tylko to były również emocje związane z tym, że pewien coraz bardziej się pokazuje, że pewien model się po prostu totalnie nie sprawdza, totalnie się rozwala. I jeżeli spojrzeć w tym momencie na to, co się dzieje w społeczeństwach zachodnioeuropejskich, na sondażowe bądź wyborcze wyniki ugrupowań, które są w kontrze do tego modelu, a to jest trudno tam być w sensie psychologicznym i politycznym, być w kontrze do tego, no to pokazuje, że coś się tutaj zmienia. Pytanie zasadnicze, i tu byśmy się pewnie zgodzili, ale pytanie brzmi takie, czy nie jest już za późno? Innymi słowy, czy imigrantów nie jest już tylu, nie mają już też takiej siły politycznej, bo oni przecież też sobie budują siłę polityczną, kulturową, wpływ na te społeczeństwa Zachodu, że nie można się już cofnąć, nie można się już odwołać do języka wspólnoty narodowej, nie wiem, jakiejś tożsamości chrześcijańskiej czy nawet postchrześcijańskiej, że innymi słowy można tylko i wyłącznie się bardziej otwierać, bo nie jesteśmy w stanie już powiedzieć stop. No bo musielibyśmy wtedy powiedzieć stop, albo powiedzieć, że nie chcemy już tych ludzi, z którymi, nie wiem, chodzimy do szkoły, do klasy, tak, którzy są obok nas. Wydaje mi się, że jednak można tutaj powiedzieć stop. Znaczy ci imigranci i potomkowie imigrantów, prawda, ta ludność wyznania bądź pochodzenia islamskiego, no to jest oczywiście z jakiegoś punktu widzenia to jest dużo w Europie Zachodniej w tej chwili, ale jednak to jest w większości tych krajów to jest mniej, nawet zdecydowanie mniej niż 20%, prawda? Tak, w miastach są rzeczywiście, są miasta, gdzie są w przewadze, natomiast jak cały tak, kraj... Tak, w przewadze weźmie, albo nie w przewadze, to raczej też nie w każdym mieście są tylko w pewnych dzielnicach tych miast, prawda? I teraz taki odsetek, to jest oczywiście duży problem, to jest duża mniejszość, ale to nie jest taka mniejszość, której nie można zdyscyplinować, prawda? Tylko potrzebna do tego jest wola. I teraz no, wydaje mi się, że elementy tej woli będą narastać. Ja zwróciłbym tutaj uwagę na pewien szczegół tych wydarzeń ostatnich. Mianowicie no, okazało się, że aresztowany jakąś chwilę temu, tak zwany mózg, zamachów paryskich, ukrywał się w belgijskiej dzielnicy muzułmańskiej, ukrywał się przed władzami, skutecznie ukrywał się przed władzami, natomiast jak się okazuje, bardzo, bardzo wiele osób dookoła z tej dzielnicy wiedziało, że on się ukrywa i no, uczestniczyło w jego ukrywaniu, czy to czynnie, czy to biernie. I to jest fakt, który przebija się do świadomości społeczeństw zachodnich, no i również władz zachodnich. To znaczy to jest to, że wyhodowane zostały wbrew tej ideologii całe wielkie środowiska, w których lojalność nie jest po stronie państw demokratycznych, w których mieszkają,
a nawet nie jest rozłożona porówno pomiędzy te państwa a jakąś wspólnotę religijną, tylko jest całkowicie po stronie, albo prawie całkowicie po stronie wspólnoty religijnej, która jest opanowywana przez radykałów, prawda? Co też rodzi oczywiście pytania o tą dalszą imigrację i tutaj przenieśmy się trochę na grunt Polski, ale pozostając w tym temacie, premier Beata Szydło no, w jakiś czas po tych zamachach brukselskich zapowiedziała wstrzymanie przyjmowania imigrantów. Na razie oni się nie pojawili u nas, ale no, mają się w ogóle w tej chwili jakby nie pojawiać, ponieważ no, argumentuje pani premier i ten obóz, nie jesteśmy w stanie sprawdzić, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto jest bezpieczny, a kto nie. I nie chodzi tu tylko o sprawność naszych służb, co jest osobnym tematem, no ale także o taką jakby przewidywalność tych ludzi, którzy przybywają. Znaczy widać wyraźnie po tych zamachach i w Belgii, we Francji, że no, przyjeżdżają ludzie, co do których nie mamy podejrzeń, że mają związek z terroryzmem, a oni właśnie albo wspierają ten terroryzm, albo sami się wręcz okazują jakimiś ukrytymi terrorystami. Ta decyzja będzie do utrzymania, na pewno jest za tym wsparcie polskiej opinii publicznej, ale czy ona będzie do obrony w zderzeniu z biurokratyczną unijną machiną? No, to zobaczymy. To jest w dużej mierze pytanie o to, co się będzie dalej działo. To znaczy, jeżeli nie nastąpią nowe zamachy, jeżeli to będzie Konstans będzie opadał, to może być trudne do utrzymania wtedy, bo ten nacisk będzie w tym momencie rósł. Natomiast jeżeli po Brukseli nastąpią jakieś dalsze w zachodniej Europie tego rodzaju fakty, jeżeli te procesy, o których mówiliśmy przed chwilą, będą się w zachodniej Europie nasilać, no to wtedy to będzie do utrzymania. Ja zwróciłbym uwagę, że jednym z aspektów tej sytuacji jest to, że Polska, ale nie tylko Polska, również Czechy, również Słowacja, również Węgry są w zachodniej Europie chwalone tak, przez ludzi, przez tych, którzy tak. wychodzą na ulicę to przeciwko imigracji. Ciekawa, że mamy często artykuły krytyczne, patrzcie jacy ksenofobii, ale i setki i tysiące wpisów pod spodem mówiących, no właśnie może myślą, może nie sprowadzą no, sobie tego. Tak jest, a również ludzie no, ze środowisk no, bardzo, bardzo liberalnych tak. w rozmowach prywatnych mówią na przykład byłem czy byłam na południu Francji, wszyscy, z którymi tam rozmawiałam, zazdrościli nam, wyrażali zazdrość wobec Polski, że Polska nie ma tego problemu, że Polska nie ma tej imigracji. I prawda? Potrafi jeszcze powiedzieć stop. Bo mamy nowy rząd w Polsce i jakbyśmy sięgnęli ten miesiąc wstecz, to widzimy, że jednak chyba troszkę uspokojenie nastrojów. Znaczy to pewnie tam tu protesty, tam protesty, ale generalnie uspokojenie jakby część opinii publicznej, ta wroga tej zmianie godziła się z tym, że jednak ten rząd jest na dłużej. No i duży rozpęd programu 500+. Czy to może być taki filar tej nowej ekipy? To może realnie zadziałać w tym wymiarze prodemograficznym, ale też i politycznym, prawda? Bo to trochę ma być kotwica dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Mhm. Znaczy w wymiarze politycznym uważam, że tak. To znaczy jeżeli ten program się uda utrzymać, co nie jest takie oczywiste, ale jeżeli się uda utrzymać, jeżeli będą na to pieniądze, no to tak, no to oczywiście w momencie, zwłaszcza w którym ten 500+ jest przedmiotem sporu politycznego, no to pojawi się u części wyborców, beneficjentów tego programu takie oto przeświadczenie, że może lepiej, żeby się ta władza nie zmieniała, bo przyjdzie inna i to 500+ zabierze, Schetyna prawda? Schetyna mówi, nie zabierzemy, ale możliwe korekty. No ale korekta może być no tak, na poziomie progu dochodowego, ale tutaj ale opozycja weszła bardzo mocno jednak w logikę walki z PiS-em i walki również z tym 500+, i musiałoby się nabiedzić, żeby wrażenie... że kocha ten tak, projekt. żeby to wrażenie zacząć. W sensie demograficznym nie wiem, natomiast powiedziałbym tak, że moim zdaniem podstawową przyczyną tego, dla której Polska znajduje się w zupełnym ogonie demograficznym Europy, to nie jest nędza, bo nie ma w Polsce aż takiej nędzy i to nie jest też brak infrastruktury przedszkolno-szkolnej, która jest bardzo potrzebna, ale to też nie jest główna przyczyna, tylko to jest brak takiej przewidywalności ekonomicznej na poziomie rodzin, zwłaszcza młodych rodzin. Teraz no 500+, takie 500, to 500 zł płacone, którego już nikt nie odbierze, jakiś element tej stabilności wprowadza. Być może niewystarczający, ale moim zdaniem to jest krok w dobrą stronę. No i pytanie, z jakiej perspektywy niewystarczający? Zresztą za tym idą pewne elementy dodatkowe, bo wiemy już, że no to może spowodować także wzrost płac, a o tym też mówiliśmy, oczywiście, że w Polsce te pensje są dramatycznie niskie. Oczywiście, to przecież już liberalne środki przekazu donosiły, że na przykład, że Biedronka w związku ścisłym z 500+ wprowadza podwyżki płac, bo ponieważ część tych kobiet zarabiających najmniej w tej sieci supermarketu
zapewne odeszłaby z pracy, a nowe na ich miejsce by nie przyszły. No zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Bez wątpienia ten projekt teraz przed największym testem, bo trzeba te miliony wniosków jeszcze sprawnie obsłużyć, precyzyjnie, jasno, dać ludziom takie poczucie, że to jest też dobrze przeprowadzone, tak? Że jak ktoś ma odmowę, to wie, dlaczego ma odmowę, a jak ktoś dostanie te pieniądze za 2 miesiące, to też wie, że za 2 miesiące, prawda? Ta machina samorządowa wtedy dopiero będzie to w stanie przetworzyć. Więc to będziemy oczywiście obserwowali i do tematu wracali. Piotr Skwieciński i Michał Karnowski, dziękujemy za ten przegląd wydarzeń miesiąca. Do zobaczenia.